sprostowania. Wydaje się, panie, powiedziałeś, że to powinna być formalność, ale my już wielokrotnie byliśmy świadkami jednak sporych niespodzianek. No, Puchar Polski, no, kojarzy się wszystkim właśnie z tym, że ci maluczcy mają szansę naprawdę naprzeć trochę krwi tym posom z czołówki naszej ligi. No właśnie, bo z drugiej strony 14 zespół pierwszej ligi, który wie doskonale, że z taką Legią jak dzisiaj nie będzie miał okazji pewnie zagrać już nigdy. Scena w Warszawie dzisiaj wyśmiewają go, no nie za duża liczba kibiców pojawiła się, aby obejrzeć mecz 1/4 finału piłkarskiego Pucharu Polski. Michał Kopczyński, 17 Tomasz Brzyski, 18 Michał Kucharczyk, 23 Stojan Wranierz, 28 Łukasz Broś, 37 Dominik Furman i 99 Aleksander Plijowicz. Ustawienie 1-4-4-2. Tak, widzimy kilka zmian spowodowanych właśnie obecnością w momencie, który rozgrywali właśnie Kadrowicze w swoich prezentacjach. Cztery zmiany są w porwaniu w Legii z Pogonią Szczecin. Kopczyński to jest nawet nazwisko, które no dosyć zaskakująco pojawia nam się właśnie w linii obrony jako drugi stoper obok Lewczuka. No i wysunięta dwójka Staganowski z Plijowiczem i Furman w środkowej strefie boiska. Na pewno dzisiaj tutaj Staganowski z Plijowiczem będą starali się raczej grać nie pionowo, a równolegle. No, zobaczymy, jak to będzie wyglądało już w trakcie tego spotkania. W jak słabej dyspozycji musi być jednak Jakub Rzeźniczak, czy nawet wiedząc o tym, że wkrótce Legię czekają spotkania ze Śląskiem w sobotę, potem ostatni prawdopodobnie mecz w Lidze Europy z Midtjylland, jednak, że kapitan Legii Warszawa, ten nominalny, siedzi na ławce rezerwowych, a gra defensywny pomocnik w roli środkowego obrońcy. I Chojniczanka, Chojnice w bramce Dominik Kladun, 4 Piotr Kieruzel, 5 Paweł Zawistowski, 6 Przemysław Pietruszka, 10 Andrzej Rybski, 16 Marcin Biernat, 18 Jakub Brozik, 20 Patryk Mikita, 21 Łukasz Kosakiewicz, 22 Bartłomiej Niedziela i 25 Wojciech Lisowski. No ciekawe ustawienie, z trójką obrońców już tych w dwóch ostatnich meczach ligowych, wygranych przez Chojniczankę z Kluczborkiem, a także w ostatniej ligowej. No zdecydowanie, to takie ustawienie, które z jednej strony może wyglądać bardzo ofensywnie, z drugiej strony może wyglądać bardzo defensywnie. Ta trójka z przodu. Z macji obrony, ale każdy z nich lepiej czuje się jednak grając do przodu. Nie ma Rafała Grzelaka, byłego reprezentanta Polski, pauzuje za kartki. Nie ma także Tomasza Lisowskiego, Macieja Rogalskiego i Tomasza Mikołajczaka, tego najlepszego snajpera z Chojnic. To są braki w zespole Mariusza Pawlaka, natomiast no, Legia dzisiaj bez Pazdana, Jodłowca, Dudy, Nikolicza, który siedzi na ławce rezerwowych, bez Cilczkowskiego, Masłowskiego, Wdoliaka, Makowskiego, za kartki pauzuje Bereszyński, na ławce także Jakub Rzeźniczak. Jacek Lis, Rudy Śląski poprowadzi to dzisiejsze spotkanie. Marcin Boniek, Bartłomiej Lekki, jego asystentami, sędzią technicznym jest Piotr Lasek, a delegatem Tomasz Milewski. Niewiele, chyba ponad 8-9 tysięcy widzów, miało być 15 tysięcy, ale jak sądzę, dzisiaj stadion przy Łazienkowskiej chyba z najgorszą frekwencją w tym sezonie. Co pan Lik? Zabawca Pucharu Polski z Zawiszą przed dwoma sezonami z Legią Warszawa w tamtym sezonie. Pamiątkowa fotografia przed rozpoczęciem pierwszego rewanżowego spotkania 1/4 finału. Legia Warszawa dzisiaj mocno eksperymentalny skład. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało w wykonaniu zespołu z Chojnic.